Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Jest przełom w głośnej sprawie przeniesienia szkoły podstawowej nr 31 w Wałbrzychu. W lipcu ubiegłego roku w ekspresowym tempie radni zdecydowali, że placówka już od września zmieni adres. Teraz zasadność tych uchwał badał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Miały tam się odbyć rozprawy dotyczące przeniesienia publicznej szkoły podstawowej nr 31. Sprawy zostały odroczone. Oto informacja, jaka dotarła do nas zaraz po zakończeniu rozprawy. Z upoważnienia strony skarżącej pani Moniki Misińskiej-Wrony informuję, że wczoraj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu o godzinie 9.30 i 10.00 odbyły się rozprawy w związku ze złożonymi skargami na uchwałę nr 35 łamaną przez 278 łamane przez 2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim publicznej szkoły podstawowej nr 31 imienia Gustawa Morcinka w Wałbrzychu przy ulicy Osiedle Górnicze 19a. Uchwałę nr 36 łamaną przez 290 łamane przez 2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 łamane przez 270 łamane przez 2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów. Uchwałą zarzucono m.in. naruszenie zasad procedowania poprzez brak opinii merytorycznej Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej. W związku z pisemnym stanowiskiem przewodniczącej Rady Miejskiej, że obie uchwały otrzymały pozytywne opinie oraz przeciwnym twierdzeniem strony skarżącej, sąd zdecydował zażądać od Rady Miejskiej w ciągu 14 dni informacji o trybie opiniowania obu uchwał. Tym samym rozprawy zostały odroczone. Podpisał Piotr Sosiński. Obrońcy szkoły już świętują sukces, bo jak mówią, dowodów miasto na to po prostu nie ma. Niecodzienna wystawa pamiątek dotyczących biegu gwarków prezentowana jest w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami. Na ekspozycji możemy oglądać archiwalne zdjęcia, plakaty, ulotki oraz medale i puchary wypożyczone przez uczestników. Wystawa podsumowuje 35 lat historii jednego z najpopularniejszych zimowych biegów w regionie. Do obejrzenia ekspozycji zapraszają czarno-białe zdjęcia zrobione ponad 30 lat temu, prezentujące uczestników i imprezy towarzyszące biegowi gwarków. W gablotach umieszczono również proporce, archiwalne ulotki i foldery oraz przypinki. Zbiory pochodzą z kolekcji Biblioteki pod Atlantami oraz zostały wypożyczone od uczestników i sympatyków zimowych zawodów. Są to ich medale, są to ich puchary i są to z ich zbiorów na przykład przypinki, jakieś drobne takie elementy związane z biegiem gwarków, ich numery startowe i to staraliśmy się przy takiej małej ekspozycji po prostu pokazać. Przez 35 lat w biegu wystartowało łącznie około 52 tysięcy zawodników. W 1986 roku odnotowano rekordową ilość uczestników, gdyż na starcie zjawiło się ponad 4300 biegaczy. Jedynym zawodnikiem, który wziął udział we wszystkich edycjach, jest Józef Żuk, który nominowany jest w plebiscycie Kryształy i Kamienie w sportowej kategorii. Wałbrzyszanin przygotowuje się już do tegorocznej edycji biegu gwarków, która będzie miała miejsce 24 lutego w Andrzejówce. Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego namawiali do studiowania na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Na spotkaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zjawiło się blisko 500 uczniów szkół średnich. Przedstawiono im zarówno ofertę wałbrzyskiej uczelni, jak i opowiadano o szansach, które daje zdobycie tytułu inżyniera. Ze statystyk, które prowadziło ministerstwo, wynika, że 80% osób, które ukończy studia na kierunkach inżynierskich, znajdzie pracę już po roku od ukończenia studiów. Będzie to praca w zawodzie. No, inżynierów ciągle w Polsce brakuje i szacuje się, że 50% ofert pracy będzie skierowanych właśnie do inżynierów różnych kierunków w przeciągu kilku przyszłych lat. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa dostępne są 4 kierunki na 3,5-letnich studiach inżynierskich. Choć uczelnia do niedawna uważana była za placówkę humanistyczną, rośnie popularność architektury krajobrazu, bezpieczeństwa i higieny pracy, logistyki oraz gospodarki przestrzennej. Z badań, które m.in. prowadzimy w ramach działalności Biura Karier, wynika, że studenci, absolwenci kierunków inżynierskich z łatwością odnajdują się na rynku pracy, otrzymują również dobrze płatne posady, więc myślę, że to również jedna z przyczyn, która
kieruje nas do ubiegania się o kolejne kierunki inżynierskie. To jest po prostu przyszłość. Podczas spotkania uczniowie szkół średnich mieli okazję wziąć udział w konkursach z nagrodami. Przedstawiciele placówek edukacyjnych wygrali m.in. wyjazd do Berlina na międzynarodowe targi turystyczne wraz ze studentami PWSZ. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundowało także mikroskopy, które przysłużą się wobrzyskim uczniom. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Po odzyskaniu przez Wałbrzych praw grodzkich rozwiązana została Rada Powiatu Wałbrzyskiego i Zarząd Powiatu. Obecnie jednoosobowo funkcję organów powiatu pełni Józef Piksa, a nowe wybory zostały ogłoszone na dzień 24 marca 2013 roku. Wydaje się, że w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego wszystko zostało już przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Do wyborów zgłosiły się już komitety wyborcze, które walczyć będą o głosy wyborców powiatu wałbrzyskiego i 17 mandatów radnych. Wśród komitetów znalazły się Komitet Wyborczy Ruchu Palikota, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat, Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Powiat, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu oraz Komitet Wyborczy Wyborców Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa. Teraz wszystkie komitety mają czas do 22 lutego 2013 roku, aby zgłosić swoje listy z kandydatami na radnych. Podział mandatów w nowej Radzie Powiatu Wałbrzyskiego jest następujący. Okręg wyborczy nr 1 Boguszów-Gorce 5 mandatów, okręg wyborczy nr 2 Jedlina-Zdrój-Walim-Głuszyca 6 mandatów, okręg wyborczy nr 3 Mieroszów-Czarny Bór 3 mandaty, okręg wyborczy nr 4 Szczawno-Zdrój-Stare Bogaczowice również 3 mandaty. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 24, sala nr 206, drugie piętro. Komisja wyborcza już została wybrana przez komisarza wyborczego. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu to sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Sebastian Kowalski, Zofia Jadwiga Czcińska-Ciesielska, Szczawno-Zdrój, Grażyna Krystyna Pazik, Boguszów-Gorce, Robert Paweł Pieńkoś, Szczawno-Zdrój, Katarzyna Biziewska, Jedlina-Zdrój, Janina Błażuk, Boguszów-Gorce oraz Anna Magdalena Dżigała, Wojciechowska, Głuszyca Górna. Już niebawem mieszkańcy powiatu dowiedzą się, kto będzie ubiegał się o ich głosy i w konsekwencji, kto te głosy w przedterminowych wyborach otrzyma. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.